Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Staramy się przygotować do każdego meczu, nie patrząc na to, kto do nas przyjeżdża. Cały czas jesteśmy skoncentrowani i dobrze przygotowani przede wszystkim, tak? Więc wykorzystaliśmy dzisiaj handicap swojego toru i cóż, no, jesteśmy zadowoleni. Tam jest jakaś taka rywalizacja o to, kto będzie dzierżył rekord toru, czy też nic takiego w głowie nie ma? Czy pan zjeżdża i nie słyszy tych informacji, kto ten rekord ostatecznie ma? No, ciężko uzyskać taką informację w trakcie meczu. Czy jest rywalizacja? No na pewno nieformalna, no ale kurczę, cieszmy się, że ten jednak zostaje w Zielonej Górze ten rekord, znaczy u zawodnika z Zielonej Góry, więc myślę, że to jest najważniejsze. Idziemy dalej, to jest jakby początek sezonu jeszcze tak naprawdę i czeka nas jeszcze wiele, wiele ciężkich meczy. Dużo jest takiej tej radości z jazdy, bo dzisiaj było widać, szczególnie gdy pan tak na żyletki jechał, że chyba jest. Znaczy po wczorajszym, tak naprawdę byłem w swoim domu wczoraj i się strasznie męczyłem. Nie wiem, z czego to wynikało, co prawda awans, ale nie byłem do końca jakby zadowolony ze swojej jazdy. Dzisiaj cieszę się, że ten mecz był i mogłem jakby no jakby polepszyć sobie troszkę humor, chociaż mówię, awans był i to było dla mnie najważniejsze, chociaż popełniłem wczoraj kilka błędów, dzisiaj tych błędów nie było i przynajmniej ja ich nie dostrzegłem i cóż, no jestem zadowolony, tak, wszyscy pracujemy, Michał, Kamil, Rafał, którzy mi pomagają cały czas i jakby pracujemy ze sobą już z Michałem bodajże 2 lata, więc te silniki już coraz bardziej rozumiemy i cały czas porzuca mi coś nowego i stara się jakby sprawdzać, chociaż teraz nie ma za bardzo czasu na to, ale jestem bardzo mu wdzięczny za to, że po prostu to wszystko chodzi tak jak dotychczas. We'll be right back.